Jadą trzy zakonnice na targ i jedna mówi do drugiej, czy mówi, no pokazuje, że druga chwalą się ogórkami, a trzecia była taka trochę głuchawa i siostry, nie liczy się grubość ani długość, liczy się figlarność. Siemanko, co u ciebie? Jak tam zdróweczko? U mnie słońce. Jakie takie? Fajnie, nie wieje, nie pada, wyjątek. No taki dzień mamy. No i chodź, pochwalę ci się tym moim ogródkiem. Zaraza weszła. Ale to co z tego? Będę wiedział, jak robić na następny rok. Tak mi się wydaje. Też pewnie wejdzie. No ślimaków dużo i przenoszą. No zobacz, na przykład tutaj. Są te pomidorki zielone, no i są te takie saszetki, one z Polski, co przywiozłem w tamtym roku, w tym posiałem. No i tak krzaczasto, wiesz przecież jak mi tu rosło, bo mnie nie było. Oj, no i ta zaraza doszła do pomidorów. Część już wyrzuciłem, ale widzę jak chodzą ślimaki. A taki ślimak to zeżre kawałek. Sobie pójdzie. O, zobacz, jakie ładne tam pomidory są. Zielone. Mam nadzieję, że dojrzeją. No chyba, że nie zdążą, bo je żaraża żeżre. No widzisz, to trzeba jakoś to ogarnąć. Jest, jest. Ziemniaczana, tak? O, te były takie piękne, fajne, ładne. Trudno, wszystkie czarne. Ach. Szkoda gadać. No to są te polskie. Nie są tak wytrwałe jak te niektóre tutejsze. No na przykład te mimo zarazy to zawsze coś jest. O, tego zeżarło, ale reszta jest dobra. To samo tutaj fajne wiszą. Mam nadzieję, że dojdą. Ich nie złapię. Powinienem oberwać wszystkie już jak ten. No ale to trudno. Wymyśliłem też sobie, że może z tych zielonych, bo nie dojrzeją. Tych zielonych zrobię sobie surówkę, ale ta trucizna zostaje, ta toksyna z zielonych. Mama mówi, Pietrek, nie rób tak, bo ty lubisz surówki, to zeżresz od razu cały słoik, a to może być za dużo, będziesz chory. To może mama ma rację, więc nie będę robił słoiki, tak mi się wydaje, w odset, tylko poczekam, czy to dojrzeje. No zobaczcie, piękny, zobacz, super, ładny, ale jak dojdzie do niego, to nic z niego nie będzie, będzie czarny. Tam też takie fajne widzę, już ci pokazuję. No zobacz, są. Fakt, późno jest już, a u was w Polsce to już pewnie wszystko dojrzałe i pozbierane. To są tak dziko wsadzone, te moje polskie, nie miałem już miejsca konkretnego, one się powywracały i tak sobie w przejściu rosną. Już pokazuję tobie tutaj, zobacz, no ale też jakieś czarne go złapało, tu drugiego, zobacz, marnują się, no ale... Ach. Nie szkodzi, nie szkodzi. Jest wiedza, jest dobrze. Poczekaj, bo bym już sobie poszedł stąd na tu. Zobacz, jaka familia. W sumie cieszę się, że urosły. Teraz będę dopracowywał choroby. Jednak rosną i na dworze. Nie w szklarni. Na dworze. Na zewnątrz. Tak, trzeba je bardziej tutaj doglądać. Częściej, nie tak jak ja, kiedy mam czas, tylko sobie zorganizować co wieczór nawet, jak nie pada i nie wieje, żeby gałązki obrywać, liście niektóre. No i jak są chore, to żeby je też likwidować jak najszybciej, a nie tak jak ja, zostawić i patrzeć co będzie.
tak powinno się robić. Przejdźmy dalej. O, te przy mojej stodole też je łapię. No zobacz, patrz pan. Takie tutaj, och. No ale no szkoda mi ich, no bo są takie dość ładne już. Zerwę to też nie dojdą, bo zczernieją. No, zobacz, jakie tu czarne. No jest choróbsko. Mi się to wydaje, haha, jaki śmieszny. Mi się to wydaje, że to ślimaki przenoszą też, bo to łazi taki wszędzie. Wszędzie widzę obślizgłe miejsca. O, a tu jeszcze taka choroba. Widzisz, jakie liście? W kropki czarne. Nie ma co się dziwić, przecież ja ani nie pryskam, ani nie nawożę specjalnie. W tym roku w ogóle nie nawoziłem. Jest co jest, rośnie jak rośnie. Trudno. Ale są, no ja już trochę zebrałem. Tutaj mało widać tych czerwonych, bo zanoszę szwagrowi. Idę do szwagra na kawę, więc tak to wygląda, że mu musiałem jakiś prezencik kopsnąć. Z pustymi rękami mama mówiła, żeby nie chodzić w gości. Więc pójdę z pomidorasami. Ach, zobacz, wszędzie tutaj choróbsko. No i ślimaki, nie? Tutaj nawet są dość ładne. Nie mam co narzekać. Ach, wpadnę, będę miał chwilę, to i ładnie tutaj te chore poodrywam, poobcinam badyle, a resztę zostawię, niech sobie dochodzi. Szumrak mi towarzyszy jak zwykle. Kotek Mietek, Stella, łap myszy i ganiaj ślimaki. Też mamy właśnie bardzo ładne, takie saszetkowate. No czekam, aż dojdą. Coś mi się wydaje, one bardziej jak na Polskę, nie? Ma być ciepło, sucho. To one sobie elegancko rosną. A tutaj trochę jest taki klimat, że zbiory będą w październiku. Może za późno je wysiałem, może za późno przeniosłem. No coś tu jest zawsze. Te są najbardziej wytrwałe, te koktajlowe. I temperatury niskie znoszą. I choroby bardziej, tak mniej się ich trzymają. Też chorują, też. Te tutaj to już tragicznie sobie tak rosły, ja je wycinałem, ale one po prostu się kisiły, także choróbsko jest wszędzie i ślimaki też je jedzą, wychodzą sobie tutaj z tych badyli, no ale ja je tak wsadzałem, byle jak, aby wsadzić, pojechałem na wakacje i takie urosły. Także gdybym to przypilnował, wszystko zrobił podkład, ja to sypię sodę oczyszczoną, to wtedy jest w ziemię, to wtedy jest taki, jakby to powiedzieć, trochę od chorób chroni. Mówię trochę, nie całkowicie. Ale jak już tu jestem, to się pochwalę, winogrona gdzieś tu są. Pewnie nie dojrzeją, bo tu już jest bardzo późno. Zobaczcie, tak się dziwiłem, te malutkie kwiatuszki takie co były, a teraz proszę, są kiście, tam co jakiś czas, o. I tu nie są takie ładne jak w tych krajach, gdzie to się hoduje, nawet nie takie ładne jak w Polsce, ale są, nie wiedziałem, że będą. Muszę zobaczyć, jak się go przycina i go sobie przytnę, tam jest więcej. Ale wina z tego nie będzie. W beczce też rosły pomidorasy. Miały bardzo sucho, ale rodziły. Sobie cały czas jeszcze dochodzą. I wyglądają najładniej. Po prostu takie są.
O, te doniczkach ciekawe. Mam je z opisami z nasionek i w ogóle. No i powiem, że są. Były bardzo słodkie. Bardzo słodkie te pomidorki. Takie skąd. Uch, ten cały smaczek taki jest elegancki. No, tutaj niby to wyschło, niby nie, ale cały czas dochodzą. Co chwilę podjadam. Chyba tu gdzieś pewna pani Ewa podjada, bo lubi. Nie, kot? W ogóle nie pilnujesz tych pomidorów. I tak to właśnie tu wygląda. Tak, Mieciu. Tutaj to dla szwagra nazbierałem, ale... Mała taka miseczka po pieczarkach, ale zawsze coś. No rosną, rosną. Czasem jeszcze nawet coś zakwitnie, tak jak tutaj. Nie wiem, czy je do szklarni może dać. Może coś z nich jeszcze będzie. To samo tutaj. Wszystko w doniczkach. Poobrywane oczywiście. Pękają od deszczu. I pełno kwiatów. Może wezmę z kilku nasionka i już zasieję na Wigilię. Jak będę siedział, albo na Nowy Rok, żeby wsadzić jak najszybciej w ziemię, to znaczy do doniczek. Może najpierw tutaj, pod tą moją szklarnię, a później na zewnątrz. Tu też różne rodzaje poobradzały. Tak, zrywałem już. Tutaj to co chwilę zrywam. Też choroba gdzieś się dostała. I chodzą takie szkodniki tutaj, powiem ci, że jest taka, to nie ślimak, chociaż ślimaki to na porządku dziennym. Zobacz, tu jest ślimak. Taki kraj, taki obyczaj, ale chodzą takie gąsienice i te gąsienice właśnie też wyjadają. Czasem jakaś mi spadnie na ziemię, to ją sobie zobaczę wtedy. Takie zielone, wiecie, wiesz, no ciężko wytłumaczyć mi, bo się na tym nie znam do końca. A nie będę się wymądrzał. Po prostu chodzą szkodniczki. No ale jak mówię, nie psikane. Tu do ziemi tylko dosypałem, tak mi się wydaje, troszeczkę nawozu tego, co miałem granulowanego. No i są dziury przewiercone, także nie muszę ich podlewać. Boże, 3 tygodnie już tu nie było podlewane. Tak schnie, schnie, ale to jest naturalne schnięcie. Pomidory lubią suszę, tak mi się wydaje. No i jak jest dość sucho, to te ślimaki się tak mają ciężej przejść. A one dadzą sobie elegancko radę. To, że wyschły, to już im się sezon skończył, także spokojnie, tam już było pozbierane. Ale zobacz, o, są cały czas inne, następne. One są większe, to nie są takie koktajlowe, ale też rosną w takich skupiskach. Prawdopodobnie to są te ostatnie w sezonie. Albo żółte, bo zerwałem jednego dojrzałego żółtego. Tam gdzieś jakaś malinówka jest. No i jeszcze przejdę się z tobą tutaj w krzaki, przez te krzaki. No lubię tu siedzieć, no mówię ci. To jest taka łołaza moja. I spokoju, i wszystkiego. Taki ładny zapach tych pomidorów jest. Tych krzaków. O, tu są jeszcze kwiatki, widzisz? Myślisz, że coś jeszcze z nich będzie? No, mi się wydaje, że już chyba nie. Chociaż kto wie. No i zobacz, tu jest moja ręka. Bo to taki wielki urósł. No. To jest ten od pani Haliny z nasionek. No może go tu choroba nie trafi tak szybko. Może dojrzeje. Tu miałem kiście takich o podłużnych. Widzisz? Już upozrywałem, bo tu było dość sporo. Chyba z 10 w jednej kupce. Ale czekam na resztę, aż dojrzeje. No i ciekawi mnie właśnie ten duży pomidor. Nie jest jeden, ich jest tu więcej, tylko jest zielony. No tu w środku mają ciepło, no ale o, właśnie jest, tam jest taki zachorobowany, nawet dwa. Muszę to dzisiaj, przyjdę od szwagra, to tutaj już zrobię porządek. A u szwagra będzie tylko kawka, więc nie ma tego tamtego, że jakoś mi się to zapomni. Proszę cię, zobacz.
ale tu już jest, o, chorobowy. Ja go wezmę, trudno. Innego pomysłu nie mam. Zobacz, nie było mnie też tu dawno. Zdążył tak zgnić, bo już się wynusza. Wyrzucam. Ale o, tam jest następny. Rosną, da radę. Kryzysu z żywnością nie będzie. Nie panikuj. Wszyscy tylko tak mówią, a tak naprawdę to wiesz jak jest. Całkiem inaczej. No, chwalę się tymi doniczkami, chwalę. Tak, halina tam z tyłu, to właśnie są te duże. Powpisywane, poopisywane. Dobrze, ja stąd już wyjdę. Las. No i co? Zobacz. Cały czas są. Tak z góry może nie widać, ale one są strasznie słodkie. Tutaj następne. Zobacz. Zaczerwienią się to zerwę. Ten w ogóle się położył, tak sobie tu zwisał. Musiałem go jakoś przytrzymać. No dobra, Peter, a pomidory pomidorami chorują, to chorują. A na przykład co z truskawkami? No, siedzą w doniczkach, są różne rodzaje. Jedna nawet zaczyna jeszcze owocować, raczej nie kończy owocowania. Proszę, voilà. Jest jesień, no późne lato, a ona dalej ma, mimo że wyschła wcześniej. No a poziomki, poziomki powiadasz, proszę. Poziomki są jak truskawki duże. Rosną. Zobacz, pełno, masz dzieci, polecam takie. Ewa też się lubi. No czekam na Maję. Właśnie nie wiem co u Mai. Też jej dałem kilka w doniczce. Mam nadzieję, że podlewała. No pewnie, że są. Wystarczy sadzić, podlać co jakiś czas. No chyba, że na dworze tak jak jest susza. Pousuwać stare liście i one sobie będą dalej rosły. Kwiatki, proszę bardzo, do pierwszych mrozów. A tak z chwalenia się jeszcze, to nie wiem czy pamiętasz jak mówiłem, że miałem patyki od winogrona i nie wiedziałem czy wsadzam nie do góry nogami przypadkiem. No i je tutaj powsadzałem. I one sobie ładnie rosną. Nie wiem, może to do kubicy pójdzie, a to do szwagra, albo odwrotnie. No bo rośnie. No nie każdy patyk mi się wydaje, ale później przejrzę. Sadzonki są. U mnie urosło. Peter, Peter, ty te pestki zbierałeś i co z tymi pestkami wyszło? No, te co jeszcze mam, to są. To ich jeszcze nie wsadzałem, chociaż już byłaby dobra pora. Ale no zobacz, to są w tamtym roku. Są mirabelki. O ile pamięć mnie nie myli. Tak sobie tu rosną. Dość ciekawie. Po prostu są. Też jest jakieś drzewko. Tutaj rządki takie, pestek zasiałem. Oprócz tego, że kot tu się załatwia. Chyba sąsiadki, bo mój to chyba nie. To rośnie tutaj chyba czereśnia. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Zobaczymy po owocach. Po owocach je poznacie. No ziemniary, człowieku, one rosną mi wszędzie. Wszędzie. Poznania jeszcze nie kopię. Chociaż już tam łęty tylko widać. Uschnięte. No ale przyjdzie czas i je kopnę. Może się spóźniłem, bo już puszczają następne świeże. Ach,
Nie ma czasu. Bób, powiem ci, że dał radę. To ten ostatni, ale mam tam już w domu w kartonie. O, jeszcze chce rosnąć. O, jest świeżutki. No tak dziwnie, taki czarny się robi. No ale... Ale był. Mówię, było trochę tego. Z paru nasionek udało mi się zebrać jeszcze więcej nasionek. Czyli w przyszłym roku będzie siany bób. Och, pomidorki wszędzie. Wstyd, nie? Tak niezapielęgnowane. No z tym bobem, z tym bobem. Tutaj dałem taką podpórkę, bo on się strasznie wywracał. O, fajny pomysł, nie? Na sznurkach. To są jeszcze pomidory, z nich nic nie będzie. Nie wiem, może coś wrzucę do doniczki. Także sobie jeszcze porosną. Na przykład w domu. Albo w szklarni. No i zobacz, jeżynki bez kolców. Ja je zrywam i zrywam. Fakt, mają taki wodnisty smak. Już zrobiłem sporo kompotów. No, o, ta już jest stara. Ptaki nie chcą jeść. Nie wiem, coś nie podchodzą im w tym roku, albo nie ma tych ptaków. Mój kot wyłapał wszystkie. Pajęczyna. Są, widzisz, obrywałem. To są poobrywane, ale cały czas następne wychodzą. No i to już fajne jest, bo jedne są, a drugie jeszcze dojrzewają. Jeszcze jest masa zielonych, także przez miesiąc spokojnie, może nawet dłużej, można je sobie zbierać, robić kompot w niedzielę, albo soczki jakieś. Co lubisz, to sobie zrobisz. No ja tam z kucharzenia za bardzo nie potrafię, ale jak widzisz, daję coś tam radę, bo soczki są. Mimo to, że cukier jest taki drogi. Ale nie u nas. Fakt, że były te deszcze. Nie było kiedy oberwać. O, kolega sympatyczny. Co mi pomidory zziera? No tak to u mnie wygląda. Zawsze coś jest. Nie wszystko poszło na stracenie. Nie wszystko się zepsuło. Dużo rzeczy się dowiedziałem. Na przykład, że da radę. Tylko teraz, w przyszłym roku będzie walka z chorobami. Nie wiem, jakich środków można użyć. Słyszałem o sodce. Takiej oczyszczonej, spożywczej. No ale będę się starał. Nie wiem, może jakiś chemiczny środek, chociaż nie chcę, bo to ma być moje do jedzenia, bez chemii, bez niczego. Ale jak ma się zmarnować? Nie wiem, zobaczymy. Jak chcesz, to jeszcze wpadnij do mnie tutaj. Coś ci nakręcę, pokażę. Może będę miał jakiś fajny sposób wyhodowania pomidorów w Irlandii Północnej. Tam, gdzie głównie deszcz pada. Mało słońce świeci, ale czasem jest fajnie. Słoneczniki sypnięte były tak od ręki i sobie rosną. Mają fajne te kwiatki. Nie są takie duże, jakbym sobie je wymyślił, ale są. Ojej, ten pomidoras, co wyszedł, też ma pomidory. Zobacz tu i tu. Cwaniaczek. Jak rozwalił mi to. Także zostawię cię teraz w spokoju. Dam ci życzeń ode mnie mnóstwo. Życzę ci miłego dnia. Trzymaj się. No co jeszcze? No zdróweczka przede wszystkim. Ach, i wszystkiego, co najlepsze. Trzymaj się.